Dziś rodzaj recyklingu, czyli przeróbka. Będziemy potrzebować w tym projekcie przedmiot do przerobienia, w moim przypadku stare lusterko, formy silikonowe, masę Fimo Airlight oraz przeróżne dodatki typu koronki, jakieś metalowe kluczyki, zawieszki. No i bardzo istotną rolę tutaj odegrają pyłki czy barwniki do mixed mediów. Wszystko oczywiście w opisie do filmu. Ja w tym momencie, jak widzicie, mam tutaj z boku położone lusterko, które kiedyś było potraktowane krakiem dwuskładnikowym. W tej chwili chcę go właśnie przerobić na taką postać, jaką widzieliście na początku filmu. W tej chwili, wykorzystując foremki silikonowe, będę robić takie wyciski. W tym celu używam masy plastycznej Fimo Airlight. To jest taka bardzo miękka, plastyczna masa, która wysycha sama na powietrzu i jest bardzo leciutka. Jeden odcisk już zrobiłam, jak widzieliście. Muszę tutaj bardzo dokładnie wcisnąć w tę foremkę. No i robię w tej chwili drugi odcisk. Ten drugi odcisk będzie zrobiony tylko w połowie, bo więcej mi tutaj w moim projekcie nie jest potrzebne. A teraz nakładam pastę strukturalną. Czy to jest drobnoziarnista, czy gruboziarnista, to wszystko zależy od tego, jaką macie lub jaką chcielibyście tutaj widzieć na tym projekcie. Ja tę pastę strukturalną nakładam szpachelką na całą powierzchnię lusterka. To lustro w środku, jak widzicie, zabezpieczyłam sobie papierową taśmą malarską, żeby tam niepotrzebnie nie pobrudzić. No i nakładam taką dość sporą warstwę, powiedzmy 1,5 mm do 2 mm. Oczywiście ta warstwa nie musi być idealnie gładka, lepiej jest, jak ona jest właśnie taka, można powiedzieć, niedbale nałożona, tak? Czyli jeśli ona ma widoczne te pociągnięcia szpachelką, ma taką strukturkę. Tutaj fajnie, jak ta pasta nam jeszcze nie podeschnie, więc wszystko robimy jakby jednym rzutem na taśmę. Nie zostawiamy tego do wyschnięcia. Nakładamy dokładnie, pamiętamy, żeby nałożyć też na boki lusterka lub jeśli nie chcemy, no to później po prostu barwnikami czy pastami postarzającymi te boczki sobie jakoś zamaskujemy. Używam tutaj dwóch szablonów. Jest to szablon, tak zwana maska, przez który nałożę dodatkowo pastę. Tutaj będę miała jeszcze taki efekt, że ponieważ ta pasta jest jeszcze spod spodu nie wyschnięta, więc przy podnoszeniu tego szablonu troszkę mi tej pasty zejdzie, ale to tylko jakby spotęguje efekt właśnie tego muru, ponieważ zostaną cegiełki. No i tu właśnie widzicie ten efekt, kiedy mi do maski przykleiło mi się troszkę tej pasty. No i druga maska to jest taka maska, która się nazywa w naszym sklepie Maroko. Te maski znajdziecie w jednym z katalogów. W tej chwili, jak widzicie, na mokrą jeszcze pastę strukturalną przyłożyłam właśnie tę formę z silikonu. Ona też jeszcze nie jest wyschnięta i ona mi się tu bardzo ładnie przyklei, a dodatkowo ja jeszcze na krawędziach tę formę jakby tą szpachelką przyciskam do pasty, jeszcze pastę nakładam nad nią, także ona będzie wyglądała tak, jakby spod tego muru wychodziła, tak jakby może ktoś ten mur zbił i gdzieś tam była pod murem kiedyś, było takie zdobienie. Nałożyłam kawałek tej drugiej, w tej chwili mam również taką taśmę srebrną, której kawałek tutaj też jakby wtopię w tę pastę strukturalną. Chodzi o to, żeby to lustro miało bogatą, taką różnorodną fakturę czy strukturę, którą możemy nadać właśnie stosując różne materiały, tak jak widzicie. Ja w tej chwili przykładam bawełnianą koronkę, która też mi się tutaj ładnie zasklepi do tej mokrej pasty strukturalnej, a dodatkowo tutaj od jednej strony ja ją jeszcze troszeczkę jakby zasmaruję tą pastą. No i miałam jakieś kluczyki metalowe, takie mini kluczyki, też je wciskam w tę pastę, jeszcze dodatkowo zasmarowuję od góry. Także jeśli macie coś ciekawego, to zachęcam, żeby właśnie tak powciskać. No i tutaj widzieliście, zaprezentowałam mgiełki, czy to barwniki do mixed mediów. Spryskuję na przemian.
tworząc różne wersje kolorystyczne. Oczywiście to zależy od Waszych upodobań. Ja akurat użyłam takich i w momencie, kiedy to wszystko jest jeszcze mokre, używam sobie pędzelka gąbkowego, żeby ładnie roztapować, żeby te kolorki mi się przenikały. A w tej chwili, ponieważ to lustro mi wyszło w dość takich ciemnych kolorach, to ja sobie dodatkowo użyję pasty postarzającej. To jest taka pasta woskowa, ale równie dobrze możecie użyć pyłków Color Max. To są pyłki metaliczne, które można zmieszać na przykład z woskiem, czy to z lakierem i nabierając na gąbeczkę, czy na pędzel szeroki i płaski, właśnie poprzecierać w ten sposób, aby podkreślić najbardziej wypukłe elementy, jakby wystające z tej struktury. Bardzo ładnie nam się tutaj podkreślają, jak widzicie, właśnie te elementy z form silikonowych, te odciski oraz te przedmioty, które tam wkleiłam w tę powierzchnię. A tutaj dodatkowo, o tu jeszcze widzicie, te boczki przecieram, a dodatkowo jeszcze zastosujemy sobie klej do złoceń oraz taką folię złoceniową, to za chwilę będzie widać, którą nakłada się na ten klej, aby dodatkowo wykonać takie złocenia bardzo, bardzo lustrzane. A tu widzicie, właśnie dzięki temu, że mam zaklejone to lustro, to mogę sobie tutaj maziać, pryskać, nic mi tutaj nie zostanie. No i to jest właśnie ta wspomniana przeze mnie folia na rolce. Ona ma dwie strony, jedną, jak widzicie, teraz matową, a od drugiej strony jest z połyskiem. I tą stroną matową przykładamy do powierzchni naszego przedmiotu. W tej chwili nakładam klej do złoceń i przy pomocy gąbki ja sobie potapuję w niektórych miejscach. I cechą charakterystyczną tego kleju jest to, że on klei dopiero w momencie, kiedy wyschnie. To jest taki, można powiedzieć, paradoks. Tak działają kleje do złoceń. Klej w tym momencie, kiedy my go nakładamy, on jest mokry, ma taki mleczno-biały kolor, jest po prostu nie klei się. Ja tutaj pokazuję Wam celowo ten moment, że suszę to suszarką, żeby podkreślić to, że ten klej musi wyschnąć. On robi się przezroczysty i wówczas jest lepki. I dopiero wtedy, przykładając tę folię, tak jak powiedziałam, stroną matową do tej klejącej powierzchni, przykładamy, odrywamy, przykładamy, odrywamy. I to złotko pozostaje nam w miejscach, gdzie właśnie był ten klej. Jeśli ten klej jest niedosuszony, to złotko się po prostu nie doklei. Dlatego tak ważne jest właśnie, żeby klej był suchy. Jak możemy to sprawdzić? No nawet palcem. Wystarczy, że przyłożymy palec do tego miejsca, gdzie był klej posmarowany. On nie może być mokry, a musi być lepki. Czyli jeśli czujemy lepkość pod palcami, natomiast palce mamy suche, to znaczy, że możemy już działać z folią. I tu przykładamy i taką folię oraz możemy wykorzystać folię tak zwany szlak metal, czyli folię w płatkach. Natomiast ta jest bardzo, bardzo błyszcząca. No i tutaj właśnie taki bardzo ciekawy, fajny efekt ze złoceniami. Ta folia, jak widzicie, jest do wykorzystania w każdym milimetrze swojej powierzchni, ponieważ my to po prostu przykładamy, odrywamy i to złotko osadza nam się właśnie w miejscu tego kleju. No i w zasadzie, słuchajcie, lusterko jest gotowe. Jeśli podobał Wam się ten projekt, to zachęcam do powtórzenia czegoś takiego, czy to na lustrze, czy na innym przedmiocie. Zapraszam Was z kreateria.pl. Dziękuję.